Witam bardzo serdecznie. Piszecie tam w komentarzach, że ja nie umiem za dużo rzeczy robić, tylko sałatkę na przykład z pomidorów, tam ziemniaki obrać i coś tam jeszcze. I teraz wam muszę powiedzieć, że właśnie będę zmywarkę opróżniał, więc jeszcze umiem opróżnić zmywarkę. Tak, ostatnio Ewa piekła chleb jakiś czas temu. I tam jest, trzeba tą zmywarkę opróżnić, dlatego że trochę naczyń nam niestety zostało po wczorajszej kolacji, których już nie sprzątaliśmy, bo to było późno. I teraz się bierzemy do roboty. Tu przyszła. Tu przyszła nasza pani. Tu jest druga, która wyszła z łazienki po pół godziny. Łazienki się malowała i pidrowała i różne rzeczy robiła. A ja. Słuchajcie, tak, ta się ubierała, tamta się malowała, a ja widzicie, tutaj muszę pracować i tyrać, i zmywarkę robić, bo ja nie lubię, jak mam taki. Brzydki ten, jak to się nazywa? Brzydką aurę do parzenia kawki, którą oczywiście będę musiał zaraz sobie uparzyć. Warto otwierać teraz i gadać. Sam sobie nakazałem. No tak. To nie narzekaj. Sam sobie nakazałem, ale narzekam na ciebie w związku z tym. Na kogoś trzeba wtedy narzekać. No. Przypominam ci, że tu wczoraj, zanim ty te jaja gotowałeś, to tu było wylizane na zicher. Ale jak ja musiałam się kąpać. Przyszłam, garnek po jajach, dekielek, drugi garnek, nie wiem po co, kubki, szklanki, talerzyki. Ale jak ja, to zrobiłem, to powinnaś przyjść po tym wszystkim i posprzątać. No, taki mam, jak baterego kurwa. No właśnie. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. I zupełnie nie wiem, dlaczego jaki jest powód tego, że piszecie mi, żebym ugotował obiad. No jak ja mogę ugotować obiad? No jak? Piszcie o rzeczach takich przyziemnych, że na przykład ugotuję wodę, zrobię herbatę, zrobię kawę. O, jeszcze piszecie, że umie kawę parzyć. A tutaj są dwie kanapeczki. Doni do szkoły jakiś soczek. Ewa mówi, że to dobre soczki są. Ja nie wiem, bo ja... Owoce, mówi, jakieś to są. Te kanapki tej Doni zrobiła Ewa, bo Donia się za długo malowała i nie ma czasu sobie zrobić. Gadasz na swoje dziecko. Zawsze jej robię. Nie musi sobie robić. I koniec. Zawsze jej robi, właśnie. Trochę tu trzeba jeszcze wytrzeć. Zaraz będę robił kawkę. Oczywiście Ewa się wyłamała i pewnie nie będzie chciała tej kawki. Będziesz chciała, Ewa? Nie. Nie będzie chciała. Ale ja będę robił zaraz. Za chwilę. Dlaczego na nogach do paczkomatu, skoro samochód mamy zrobiony? Słuchajcie, samochód właśnie, nie wiem, czy mówiłem ostatnio. Nie mówiłem, no właśnie, bo tak szybko wzięliśmy go tak. Aha, to, że z Sewą na zapych, to mówiłem wam ostatnio, zaprowadziliśmy. I za parę godzin dzwoni kuzyn Ewy, że tam przy rozruszniku jest tam coś, co się tam przytopiło. Znaczy jakiś taki kabel, no, coś się przytopił. No i co? I zrobił. A rozrusznik dobrze. No i zrobił to, wstawił ten. Co się śmiesz? Halogen. No. Bo do niej mówi, tak myślałam, jak sirenia popsuje, to nie będzie duża naprawa. No, wstawił halogen i działa. Wszystko, ale z kolei zepsuła nam się brama, słuchajcie, i się trochę otwiera, trochę zamyka i tak dalej.
Bo wiecie o tym, że Ewa ją załatwiła kiedyś, po pijaku wyjeżdżając i teraz... To są kłamstwa. Oczywiście, że tak nie było. Człowiek cygani regularnie. Musisz mówić głośno, bo nie mamy mikrofonu. Gdzie się wybierasz? Nagadałem na ciebie, że sobie kanapek nie robisz, tylko mamusia ci robi. Tak jest, nie? Ojej! Tutaj mamy browarka, którego do tatusia F ci zaniesiemy, bo on sobie ze mną wypije jednego, bo wczoraj już ktoś tutaj wypił jednego, nie wiem kto. Ty. Jo? Nie wczoraj, przedwczoraj, dobra. Wczoraj. Czy dzisiaj? W nocy. Dobra, to ja robię kawkę wtedy. Ja cię kręcę, spadłoby mi to. Widzisz, co mi się stało? Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon side by side and through no limit to what we can. Donia nie chciała dwóch kanapek, bo ma cztery lekcje. To Ewka tutaj zobaczy, ale zobaczycie sobie przy okazji, z czym ona jej zrobiła, z ogóreczkiem, z jakimś serkiem, z jakąś wędlinką, z awokado. Słuchajcie, no biedy nie ma. Nie ma biedy. Możesz zjeść ten kawałek, bo ja nie zjem. Nie, proszę panią, ja tutaj mam dżemik, tam już sobie naszykowałem. Tam. Tam jest toster i będę robił... Okay. Ja chcę pomidorka dokleję. A propos tostera, to jakbyśmy pojechali na święta do Kluczyków, to nie wiem, czy oni tam mają toster. Ale my mamy, to możemy im zawieźć, będą już mieli. Aha. Mamy drugi, ten czerwony, pamiętasz, na dwie grzanki? Aha, tamten na dwie jest. Czy on działa w ogóle? No to ci pewnie, on się nie zepsuł, to był kaprys. Mhm. Że chcieliśmy na cztery chlebki. Twój w sensie kaprys. Nie mój pomysł, a nasz kaprys. Rozumiem. To jest wszystko jasne już teraz. Chcieliśmy na cztery chlebki, tak było, czy nie było tak? Było, było. No to coś wirujesz, bażanta. Nie wiem. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Moi drodzy, jak widzieliście, już ugliglałem. Kurczę, trzeba chyba śmietanki jeszcze do tego dolać, do tej kawki, bo mocna jest, strasznie mocna. Tu mleka dolej, do śmietanki do pół szklanki wlałeś. Za mocna jest, ty. No i co będzie teraz? A całą wlałeś? Tak. Nie, tam trochę zostało. Mleka, rozlej, tak? Rozlej na dwie. Mleka? Uh-huh. Mleka doleję. Mleka doleję. A to, co to jest Inka, to jest... To jest owsiane mleko. Doleję mleka, bo Ewa mówi, że śmietany za dużo wlałem.
Czy ona ma... Albo za wiele kawy wsypałeś może, co? No to jest dużo kawy tutaj, wiesz? Nie, wsypuję normalnie. Mocnej kawy nie lubię, gorzka. Śmietano, mleczna kawa to jest. Kotusiu, ja muszę dzisiaj dokupić sobie... Teraz jest dobra. Co musisz? Dwie formy do pieczenia chleba. Ona musi już sobie coś dokupić, widzicie? Z samego rana. Bo ja myślę, nie? Że mamy za mało dwie blaszki do chleba. Ostatnio mieliśmy. No, musi pożyczać od mamy. No tak dużo wyszło. Przez tą do mnie, jak ona je. Ten chleb. Ja wolę zrobić dużo. Raz w miesiącu, czy raz na 3 tygodnie, niż dwa chleby co drugi dzień piec. No właśnie. Teraz się zgapiliśmy, ale następnym razem, jak będzie Ewa piekła, to zrobimy na ten nowy kanał tam wszystko, bo tam ostatnio wrzuciliśmy na TikToka chyba. Tam chcecie przepis. My mamy na tym naszym teraz kanale, jest tam, jak robimy, chyba dwa filmy są nawet o chlebie. Ale teraz Ewa się tak wyspecjalizowała, że w ogóle zupełnie inaczej robi, nie? I w takiej misce na 8 blach wychodzi wtedy? 8. No. Także jak zjemy ten chleb, to wtedy wrzucimy na tamten kanał tamten chleb. Bo lepiej jest robić raz na 3 tygodnie, niż non-stop się z tym chlebem, wiesz. No właśnie. Tutaj wam chciałem jeszcze pokazać, słuchajcie. Zrobiliśmy dla pieska paszport. Zobaczcie, jaki teraz wygląda paszport. Zwierzęcia domowego. Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska. Jakbyśmy się wybierali gdzieś za granicę, kiedy raz... To paszport już jest dla pieska. Nie, Ewka? No, zrobiliśmy. Zrobiliśmy. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze tylko... No, to tak wygląda. Jest paszport zwierzęcia domowego. I tutaj są dane. O, tu jest, zobaczcie, tu jest... Finka, pies. To grubo, nie? Data urodzenia. A, ja patrzę na ciebie. Kto? A, wyszła. Donia, gdzie się wybierasz? Mam problem z osobowością. Masz problem? To musisz iść do psychologa. No, nie będzie ci zimno, ty. Nie będzie jej zimno? Jak będzie jej zimno, to się więcej tak nie ubierze. Rozumiem. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć tutaj? No dobrze, tu już nie będę wam nic pokazywał, bo tu jakieś dane... Wrażliwe. Dane wrażliwe są? Dobra. No i tak jest. A tutaj jest książeczka i... Aha, i dostała co? Dostała chip, dostała, nie? No jest zaczipowana. Finka, dostałaś chip? Jeszcze nie wyszła, Donia. Nie ma tam Dominiki. Tu jest. No. Już czekam, żeby będzie szła. Dostała chip i jeszcze musi co? Przed wyjazdem w razie... Odzobaczona być miesiąc i zaszczepiona na wściekliznę. Nie? Aha, i to wszystko... I to wszystko w paszporcie tego. Niedługo, słuchajcie, nas będą tak chipować. Z Bogiem. No, będą tak, pan doktor mi powiedział. Pani, co się pani dziwi? Niedługo my będziemy takie chipy nosić. No, my, to może nie, może nasi wnukowie raczej prędzej. O! Widzę, że jest. Do Ewy właśnie przyszła przesyłka i przy okazji zobaczymy, co tam ona ma. Sławek nie wie, co ja tam mam, bo jego nie było, jak ja to zamawiałam. No. A ja złożyłam zamówienia na takiej stronie. Nie wiem, czy mam mówić, bo zaraz mi posądzicie, że mam jakieś lokowanie produktu. Tak jest, nie? Wszyscy zaraz podejrzewają, nie wiadomo co. Nie. Znalazłam już parę czasu temu, mi się podsuwało na Facebooku taki zielony, jak to się, ziołowy kuferek. 100% naturalne kosmetyki robione pod zamówienie. Półprodukty kosmetyczne. Wiecie, że ja jestem zielarz z wykształcenia, nie? I ja wierzę w takie rzeczy, bo ja się leczę ziołami. I teraz poszukałam sobie takich produktów... do dbania o twarz, do dbania o ciało. I to jest na przykład taki ekstrakt z bluszczu, nie wiem czy... Ale pozategowane, nie? No, bo to szklane buteleczki. A, wszystko, nie? No widzisz. Dziewczyna prowadzi tą działalność z mężem albo z partnerem, chyba z mężem, ma 2 dzieci i... chociaż teraz to niekoniecznie z mężem, ale chyba to jest mąż.
I to jest ekstrakt z bluszczu na pogromca celulitu. Każda z nas ma, więc tak wygląda celulit? Produkt. Tak, nawet mężczyźni mają. Ja nie mam celulitu. A ja się teraz wybieram na wakacje i ja zadbam o siebie. Tak? Oczywiście. Grubo będzie. Nie pod wakacje, generalnie. To jest taki puder do mycia twarzy. Bardzo dobry. I go się na dłoń wysypuje i dolewa. Tutaj jest takie kilka kropel takiego wyciągu. Ma bardzo dobre opinie to, bo ja poczytałam opinie, bo to jest, słuchajcie, drogie, to wcale nie jest tanie. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Zaraz, ile za to wszystko zapłaciłaś? Teraz ci powiem. Żeby mnie w szok nie wbiło. 166 zł za wszystko zapłaciłam. Ja pier... I niby, zobaczymy jak na długo. O, i hydrolat z jałowca. To też jest na cerę bardzo dobre. I to się do tego pudru daje i tym się myje twarz. I to też dla Doni, na takie tam, wiecie, młodzieńcze jakieś tam kaszki, nie kaszki na twarzy, jakieś pojedyncze pryszcze i te sprawy. Widziałam, kobietka wstawiała właśnie córkę, że miała taką całą twarz, te pultyny zapryszczawione i jej to bardzo pomogło. I mówi, że już zamówiła któreś opakowanie. Ja, wiecie, naturalne substancje, to są jednak naturalne substancje. I hydrolat z czeremchy, on tu troszeczkę poleciał. Jak to poleciał? No widzę, że jest mokra buteleczka, nie? A. Też na cerę, gładką i nawilżoną. Także i tyle. Tak, i tyle. I będę to używać i zdam wam relację później. A właśnie. Może zobaczycie, nie? Nie. A może zobaczycie, jak się Ewa smaruje tym. Albo pije. To. Ja się nie piję, to jest do użytku zewnętrznego. Do użytku zewnętrznego to jest. A Finlandka tutaj u pana sobie na tym siedzi, nie? Bo ona, a co się tak częściej, co ci zimno? Nie przesadza, już wiosna jest. Już jest wiosna, proszę panią. Tak. Chcesz coś robić jeszcze teraz tutaj? Aha. Nie, teraz nie. Teraz nie będę robiła. Ten jeszcze chciałam powiedzieć im, że ekstra bluszczu na celulit to się z czymś, to się daje na balsam albo na, mówią, jest taka maść w aptece, tylko z reguły jest na zamówienie. Bakalant? Nie mylić z tym drugim, bo to nie to. I właśnie tym się powinno smarować, ponoć pomaga bardzo. Ale ja mam screena zrobionego z tej nazwy. Tylko nie wiesz gdzie. Ja. Tak czasami mam. Tu mam zdjęcie żarcia. Jakoś to się nazywało. Co tam liżesz, piesku ty mój? Co ty tam wylizujesz tutaj? Ja cię nagrywam, tak. Tu. Nie wiem, gdzie ja to mam, co tu piszę. O, nieważne. O, nieważne. Ja wiem, gdzie to mam. Ja sobie to zapisałam przecież. Mhm. Tą nazwę tej maści sobie zapisałam. Bajkaderm. Mhm. Nie Bajkadent. Bajkaderm. Najlepsza maść dermatologiczna. I to się właśnie, tą maść stosuje kilka kropli tego, rozsmarowuje i dopiero się smaruje te miejsca zmienione celulitowo. Fajnie. Nie wiem, czy ubrać te buty, czy nie te. Czarne czy ubierz. Inne. Czarne, ale te od razu schowaj sobie. Po co mają stać? Masz takie ładne czarne, nie? Powiem wam tak. Powiem wam te. Nie te. Aha, te niżej, te najniżej, co stoją. Powiem te. Wam. A te to są spoko. Ich nie lubię tam za bardzo. One są spoko. Powiem wam, że mam par butów. Raz, dwa, trzy, cztery. Tych sportowych, te też są moje, tak? Tak. Czyli pięć. W samochodzie mam szóstą parę. Czyli sześć par sportowych. I takich do garnituru. Dwie pary, nie, trzy pary tych. Trzy pary laćków. Takich klapków. I raz... Diversacze? Dwa, no diversacze też, no. Raz, dwa, trzy do taki, do garnituru, nie? To zamknij tylko szafę i już. Tyle mam par butów, a mówię wam to dlatego, że jak byłem kawalerem i sobie kupowałem buty, to sobie kupiłem, one trochę brudne są. Nie myłaś mi ich? Czy nie rozśmieszaj mnie. Czy one są takie po prostu? Nie, one nie są takie po prostu. Ech, kur... One były prane. Ale ty już pewnie raz je miałeś, może gdzieś poszłeś po Słuchaj, błocie. No i tak. I jak byłem kawalerem, to miałem jedne pary
jedną parę Adidasów. I było dobrze. I jak ją starachałem, nie? Jak ją starchałem, to kupiłem sobie drugą. I mi wystarczyło. A teraz nie wiem, skąd tyle butów mi tutaj nagle... Skąd ja mam tyle butów? To tak blisko mi... Dobrze, idziemy już teraz. Brama raz się otwiera, raz się nie otwiera. Dobrze, że jest taki przełącznik, wiecie, tam jest taki przełącznik i można ją ręcznie, nie? Bo się psuje i psuje. No to super. A my na nogach idziemy. Bo my oszczędzamy na paliwo, bo jest po 8 zł, to czach, kur, ale zimno jest, ty. Może nie będziemy jednak oszczędzać. Najgorsze, co? Najgorsze jest to, że... Zobaczcie, Ewa, bagietkę, a ja całą siatę muszę dźwigać. Najgorsza jest ta pogoda w tym zasranym kraju. Nie wzięłaś? No to grubo, idziemy. Nie odzyskamy jakoś, nie? Nie mamy wspólnego. Nie, idziemy do domu. Ale jak to się stało, że ja telefonu nie wzięłam? Wiesz, różnie to bywa, nie? Zagadałeś mnie. Tak, zagadałem cię. Moi drodzy, więc nadszedł ten czas, w którym trzeba się pożegnać, ponieważ już filmik trwa i trwa i trwa. Jeszcze nie wiem, ile trwa, ale już pewnie jak go zmontuję, to będzie dużo. Więc zakupów zrobiliśmy trochę i słuchajcie, zrobimy. No Ewa zrobi, ja będę nagrywał. Zupę klopsową, która będzie na tamtym kanale, bo tam żeśmy utworzyli, na tym nowym naszym kanale, do którego link macie w opisie, bo nie wszyscy tam pewnie są. I tam jak wejdziecie sobie, prawda, zmienicie czerwony przycisk subskrybuj na szary i wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia. Dzwoneczek oczywiście trzeba nacisnąć też, żeby dostawać powiadomienia. I tam jest taka playlista zupy. I tam już jest Żurek, który się ostatnio strasznie wybił na TikToku, bo na TikToku też mamy, prawda, konto i tam sobie co jakiś czas wrzucamy, nie często, ale jakiś czas wrzucę coś niecoś i tam się, prawda, wybił strasznie. Więc tam na tym kanale jest, na tej playliście, na tym nowym kanale jest Żurek i teraz będzie Klopsowa. I tam będziemy dawać sobie co jakiś czas jakieś zupki też, nie? Będzie taka zakładka przystawki. Przystawki też będzie też? Zakładka, też będzie taka playlista, to się fachowo nazywa. Ozorki. Tak. I coś później jeszcze ozorki właśnie kupiliśmy i też się pojawią w najbliższym czasie, prawdopodobnie nie wiem kiedy. I filmy tam się pojawiają, tak mi się wydaje, że teraz będą się pojawiać tak regularnie w sobotę o 10:00, także... Albo czasami też może być, że będą dwa filmy w tygodniu tam, więc drugi zrobimy sobie na przykład w środę o 10:00. Jak będzie za dużo, a jak nie będzie dużo filmów, to tylko jeden raz w tygodniu i będzie fajnie, nie? I zapraszam do subskrypcji tego kanału. Oczywiście, ja też zapraszam. No to cześć i pa i czołem.